Rozdział dziesiąty Pierwsze pogróżki. Czytanie Ewangelii w domu Cioci Kati, które tak dobrze się zaczęło, nie trwało długo. Regularność spotkań i rosnąca liczba uczestników zaczęło niepokoić duchowe kierownictwo. Do Aniścinki zaczęły dochodzić wieści o pogróżkach pod jego adresem. Mówiono, że mogą się rozprawić z Iwanem, a nawet podpalić dom. Nie chciał żadnej wrogości. Nie bał się, ale rozumiał, że wrogość zakłóci dzieło głoszenia czystej Ewangelii, ale nie mógł po czytaniu nie wystąpić z wezwaniem do pokuty i zmiany życia. Nigdy nie wspominał duchowieństwa, nie lekceważył prawosławia ani kultu ikon. Mówił, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, że cześć należy oddawać tylko Bogu. Rozumiał, że jego kazanie powinno być skierowane tylko na przebudzenie, by żyć w sposób miły Bogu. Dalej, wraz z nowym życiem, przyjdzie zrozumienie prawdy. Zaczęto go śledzić, zarówno duchowieństwo, jak i sprawnik, w nawiasie naczelnik miejscowej policji. Nie było w nim nic niebezpiecznego. Nie nawoływał do obalenia władzy cara ani do opuszczenia cerkwi. Czytał Ewangelię i wzywał ludzi, by żyli według niej. Ciocia Katia została grzecznie, ale stanowczo poproszona, aby zaprzestała u siebie urządzać niedzielne spotkania prawosławnych mieszkańców. Iwan przestał pomagać ojcu w gospodarstwie, a zajął się szewstwem. W jego pokoju wciąż siedzieli chłopi, którzy przychodzili naprawiać buty, a on z nimi rozmawiał i czytał im Ewangelię. Dobra opinia o szewcu rozniosła się po całej okolicy. Nazywano go teraz Ewangelista Iwan Aniścienka. Miał dużo roboty, pomagał mu też Michaił Ratuszny. Zawsze leżała przed nim kartka z kolejną literą, której się uczył. Ale Iwan nie potrafił długo usiedzieć na jednym miejscu. Latem, gdy drogi były już suche, Zostawiał Michaiła, brał narzędzia na plecy i udawał się do okolicznych wsi i hutorów, by naprawiać obuwie i głosić Ewangelię. Bóg posłał mnie, żebym szedł od wsi do wsi, od domu do domu, od serca ku sercu i zwiastował, mówił Iwan. Przychodząc do wsi, zachodził do domu i proponował swoje usługi. Ludzie od razu dowiadywali się o szewcu i przynosili swoje obuwie, naprawiał i czytał im Ewangelię. Opowiadał i wzywał duszę ku pokajaniu i zbawieniu, wzywał do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, żyjącego wiecznie Chrystusa. Pobywszy w jednej wsi, szedł do drugiej, potem do trzeciej. Wszędzie go lubiano, słuchano i zapraszano ponownie. Jeszcze nikt nie myślał o społecznościach. Było zwiastowanie, były nawrócenia. Słowa Ewangelii wpadały w ludzkie dusze, jak ziarna w dobrą glebę. Jesienią Aniżczenka wracał do rodzinnej wsi i pracował w domu, z radością obserwując owoce swojego zasiewu. W jego ciasnym pokoju ludzie nie tylko słuchali, ale i pytali, co mają robić, żeby być zbawionymi. Byli młodzi i starzy i mężczyźni w sile wieku. Wielu opowiadało jak nie mogą już kłaniać się ikonom, nie całują już w rękę batiuszki i nie piją wódki, ale ich życie było jeszcze chwiejne, niestabilne, jak dzieci szukali oparcia. Iwan często myślał o przyszłości. Jezus Chrystus, by wypełnić wszelką sprawiedliwość, dał się ochrzcić. Chrzest jest pragnieniem wypełnienia woli Bożej przez wzbudzonego do życia człowieka. To świadectwo zmiany życia dokonanej uroczyście przed Bogiem i ludźmi. Albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, powiedział Jezus Chrystus. Iwan nie miał zbyt wiele do czynienia z niemieckimi kolonistami. Dotychczas jego wędrówki po wsiach ograniczały się jedynie do miejsc zamieszkałych przez Ukraińców, Ludzi bliskich mu kulturowo. Jego ojciec Fiodor Pietrowicz był u Niemców kilka razy i opowiadał synowi, co od nich usłyszał. To Iwana zainteresowało. Słyszałem o chście u Niemców. Jan chcił i Jezus chrzcił. Trzeba by i naszych ludzi ochrzcić, myślał Iwan. Ale jak i kto ma to zrobić? Pewnego razu zaszedł do Iwana Wójt, by zamówić nowe buty. Posiedział trochę, a potem powiedział: Niemcy w Rorbachu wciąż chrzczą swoich, nie dzieci jak pan nakazał, i nie tak jak czyni to święty i czysty Kościół prawosławny, ale dorosłych, i nie chcą uznać, że depczą imię pańskie ale próbują jeszcze wszystkich przekonać, że sam pan Jezus tak czynił i nakazał innym też to robić. A ty, Iwan, do cerkwi nie chodzisz i kony u siebie pozdejmowałeś? To prawda, że czytasz ewangelię, ale wszedłeś na zgubną drogę, nieuświęconą przez cerkiew. Strzeż się, mówię ci, bo kocham cię i twojego ojca. To mój przyjaciel. I jeszcze, żeby ci nie wpadło do głowy tak chrzcić się, jak ci Niemcy, bisurmanie, to grzech. Przecież byłeś już ochrzczony w cerkwi jako niewinne dziecię. Jest prawo, które surowo zabrania zmiany wiary prawosławnej na inną i za to grozi zesłanie na katorgę. Mówię ci to z życzliwości. Nie życzę ci źle. Ciągle pyta o ciebie i sprawnik. Przecież szydła w worku nie schowasz. Iwan opowiedział o rozmowie z wójtem ratusznemu. Michał był człowiekiem innego typu. Rozumiał wszystko tak jak jego przyjaciel, ale zachowywał się zupełnie inaczej. Był bardzo ostrożny. Nie modlił się w domu do ikon, ale też nie zdjął ich. Wciąż wisiały w kątach jego pokoi. Choć niezbyt często, ale jednak chodził do cerkwi i żegnał się przed ołtarzem. Na opowiadanie Iwana powiedział: Jesteśmy potrzebni Bogu do zwiastowania. Nie myśl, że się boję cierpienia. Jestem gotów, jeśli będzie trzeba, nawet życie oddać. Ale we wszystkim musimy postępować roztropnie. Poza tym, jeszcze wiele się musimy dowiedzieć i nauczyć od mądrych ludzi. Nie trzeba się śpieszyć. Wszystko w swoim czasie. Ja muszę się jeszcze nauczyć czytać. Ja tak nie mogę, Misza. Jest takie bardzo stare powiedzenie: rób to, co trzeba, a co ma być, to będzie. A zawsze będzie lepiej, niż nam się wydaje. Nie można tracić czasu. Najcenniejszym czasem dla człowieka jest teraz. Ja pragnę działać. Rozumiem, że muszę się ochrzcić i wzywać do tego wszystkich: ojca, mamę. Wszystkich, którzy cierpią i pragną światłości. Nie gniewaj się, że czasami używam pretensjonalnych wyrażeń. To wszystko z książek. Trudno od razu przejść na złoty język Ewangelii. Iwan opowiedział o swoim pragnieniu sztu ojcu jako najbliższemu człowiekowi. Ale kto miałby tego dokonać? Jak rozwiązać ten problem? Iwan jest uważany za prawosławnego i za jego chrzest grozi katorga i temu, kto ochrzci i ochrzczonemu. O siebie Iwan się nie bał, ale kto mógłby się podjąć ochrzczenia go? Gdzie posłany przez Boga chrzciciel? Nie mogąc rozwiązać tej sprawy, ojciec i syn postanowili pojechać do Rorbach i skonsultować się z Niemcami.